Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiejszego dnia reanimujemy pewnego mema z tego kanału, pewną osobę, której dawno nie było na tym kanale, bo w sumie to ona trochę mniej robi w internecie, bo skupiła się na muzyce. I nie chodzi tutaj o Mortalcia. Mortalcio to tam daily swoje robi i nie marnuje swojej szansy. Za to Palion bardzo się zawziął, jeżeli chodzi o muzykę. I mam wrażenie, że ostatnio jedynie kiedy się słyszy o Palionie, to jak właśnie wypuszcza jakąś muzykę, to że koncertuje, no i faktycznie dla niego to ewidentnie owocne jest. Tak jak kiedyś nie rozumiałem, o co chodzi z tym, że ci wszyscy youtuberzy robią muzykę nagle, płacą tonę pieniędzy, żeby ich jakkolwiek muzyka była słuchalna dla ich odbiorców, to po usłyszeniu, spekulacjach i plotkach, jakie mogą być stawki za takie koncerty, które to Palion robi, Fagata, czy na przykład taka Wersow, to chyba już rozumiem. Oczywiście z pasji, bo fajnie jest tak dla widzów sobie pośpiewać i ja rozumiem, że to może być na pewno dobre jakieś takie doświadczenie dla nich. Może ktoś u Paliona też się oświadczy prędzej czy później, tak jak u Wersow i u Fagaty. Musiałem wam o tym przypomnieć, bo to dalej dla mnie jest totalna abstrakcja. Ale zobaczymy, czy za tą abstrakcją będzie nowa piosenka Paliona. Palion, ale 2. Niemcom ma z tym, że robi piosenki wersja 2 lub wersja 3 na przykład, też chyba jedne zrobił zielone. Ale on pewnie myśli, że to działa w taki sposób, że jedna piosenka się zwiraluje, tak jak jego poprzednia piosenka ale, więc zrobi drugą pewnie podobną, da dwójeczkę na końcu tytułu i też pewnie będą wyświetleja. No pewnie to zadziała. Dobra, już mi nic nie pasuje, nie? To jest jakiś taki teren z chill wagonu, jakiś trochę mi się kojarzy, to po pierwsze, a po drugie golf mi też się kojarzy z takim, wiecie, dojrzałym sportem dla dojrzałych ludzi na emeryturze, którzy już nie mają nic do roboty, więc sobie piłeczkę odbijają tak jakoś daleko i za nią jeżdżą golfa kartami. No to Palion mi totalnie do tego nie pasuje. Ziomek gra w Minecrafta i gra koncerty dla kidosów, żeby zarabiać. No jakoś mi to nie pasuje do golfa, nie wiem. Ale to poszło, ale dwa. Nic się nie zmieniło, duży portfel mam. Ach, no tak, klasyczek. Fleksowanie się na swoich najmłodszych fanach. Ile to się ma pieniędzy, jak to się nie jest bogatym. No tak, czubku, no bo dzięki nim jesteś bogaty. To jest tak samo jak Vito i Bella Minecraft to robili, że się fleksowali, że on tam jakiegoś nowego ma Mercedesa AMG i ogólnie to kupę siana zarabia. No to śmiali się tym dzieciom w twarz, ale oni nie zrozumieją, aż dopóki nie dorosną. Ci to głośno, taki był plan, teraz ale cała Polska zna. Cała Polska zna ale, no nie wiem, no 23 miliony wyświetleń ma jego ale teledysk i ja już nie mam wiary w ludzkość i nie wierzę w to, że każdy usłyszał to tylko raz i wyszedł, już ponownie do tego nie powrócił, tylko jego widzowie prawdopodobnie to spamowali, więc szansa, że 23 miliony unikalnych użytkowników to przesłuchało jest mała, a biorąc pod uwagę, że cała Polska to 36 miliona ludzi ponad, prawie 37 miliona, no to nie, cała Polska nie zna ale. Ale, taki był plan. Ale, teraz ją mam. Ale jadę dalej. Ale tym razem przynajmniej sobie swoich widzów wziął do teledysku, a nie jakieś półnagie kobiety. No tak było też w jednym jego teledysku. Ale w sumie to po co on jeszcze wypuszcza piosenki? On już wypuścił cały album, koncertowa jego trasa już się kończy niedługo, to po co ty wypuszczasz piosenki? Mam tylko nadzieję, że on nie ma nadziei, że ludzie go będą słuchać, dlatego że jest dobrym raperem. Palion, uwaga, kubeł zimnej wody, ludzie się słuchają, dlatego że są twoimi widzami. Wow! I że ta muzyka jest jeszcze jakaś tam słuchalna dla tych dzieciaków i dlatego cię słuchają, nie dlatego, że to jest dobra muzyka i ty teraz będziesz wielkim raperem. Ale, dalej taki sam. Z głowy duże plany zamieniłem w sukces. Tylko ciężka praca, a nie, że trafiłem w szóstkę. Jesteś youtuberem. Człowieku, youtuberzy to jest 60% po prostu trafienie w szóstkę, a 40% praca. No tak bym powiedział, oficjalny mój statement. Jeżeli jakiś youtuber mówi, że on nie miał jakiegokolwiek farta i to tylko ciężka praca, to kłamie. On jest odklejony po prostu. Mieć diament i powiedziałem ale, zielonych 100 tysięcy, zarabiam wydaję bez ale. Wow, Palion, ale jesteś super, zarabiasz 100 tysięcy złotych bez ale jesteś fajny. Nie, dla mnie to jest zawsze żenujące, jak tacy youtuberzy Minecraftowi zaczynają rapować i fleksują się pieniędzmi przed tymi dziećmi. To żałosne po prostu. Kiedy stałem na czerwonym, dziś zielony mam. Spełniałem top testy, zagrałem wabank.
te piosenki nadal są takie, że ja to raz przesłucham i mam takie, kurde, oraz za dużo, ale i tak są lepsze, pod tym względem, że już nie mam tak, że chcę wyłączyć w trakcie, tylko mam już taki, okej, przesłucham do końca, ciekawe, co on powie, a tak nie było. Ewidentnie się dotarł z osobą, która tworzy mu te piosenki, bo nie jestem w stanie uwierzyć w to, że on sam ten tekst tworzy i sam jakby, no wiadomo, że nie, no ziomek ma pieniądze, więc płaci, żeby ludzie to po prostu zrobili tak, żeby to było słuchalne i żeby mógł sobie wypuszczać płyty i koncertować. No to o tyle mądrze, nie? Bo czasem ci influencerzy, jak kończą swoją karierę influencerską i nagle idą w raperstwo, to myślą, że są aż tak ambitni i tak utalentowani, że sobie wszystko będą robić. Od tekstu do miksu i wszystkiego. I potem wychodzi jak wychodzi. Cała hala śpiewa ze mną, ale dwa. Wymierzyłem dobrze, to nie fart, ale to poszło. Tak, wymierzyłeś dobrze, to nie fart, tak, to wszystko to jest ciężka praca, tak. W sensie nie ujmuję mu ciężkiej pracy jak najbardziej, na pewno jakaś tam ciężka praca była przy nagrywaniu Minecrafta, czy na przykład nagrywaniu piosenek, które ktoś ci za ciebie napisał, ale... no fart na pewno też tym był. Ale dwa, nic się nie zmieniło, duży portfel mam, leci to głośno, taki był plan, teraz ale cała Polska zna. Nie, może jestem za młody na to, żeby zrozumieć golfa, ale dla mnie to wygląda, jakby on w pętli po prostu puszczał te same fragmenty, po prostu odbija piłkę, piłka wchodzi do dziury, ktoś komentuje i tak w kółko. Ale, taki był plan, ale, teraz ją mam. Ej, dobra, bo my tak gadamy o sharentingu i w ogóle, ale czy to nie jest też jakaś forma sharentingu, żeby udostępnić swoje dziecko, żeby wystąpiło w klipie Paliona jako stażysta? W sensie, co tu się wydarzyło? Jak w ogóle, w jaki sposób się pozyskuje takie dziecko do teledysku? To mnie ciekawi. Aczkolwiek nie ciekawi mnie to totalnie. Ale jadę dalej. Ale, dalej taki sam. Ale, taki był plan. Ale, teraz ją mam. Ej, mogę się mylić, ale jak on to śpiewa i ja widzę ten teledysk, to bardzo mi się kojarzy Żabson. Bo Żabson też chyba miał jakiś teledysk, gdzie gra w golfa. I chyba coś o tym rapował, że dalej taki sam jest. I też chyba w tym samym teledysku się flexował, jak to ma Gucci flip-flopsy i w ogóle i takie rzeczy. Albo mogłem pomylić piosenki, jest też taka możliwość. Ale generalnie mamy tutaj swojego Żabsona Minecraftowego ewidentnie. Ale jadę dalej. Ale, dalej taki sam. Wakacje od stycznia do grudnia. Dzwonią mi budziki, ale sypiam do późna. No i tu już mi się nic totalnie mi się nie łączy. Chłop mówi, że to tylko jest plan i to jest ciężka praca, zero farta, a teraz mówi o tym, że ma w sumie wakacje od stycznia do grudnia i w sumie to omijają go budziki. A, i oczywiście mamy typowe YouTube'owe auto, czyli M3, czy tam M4, nie odróżniam ich, ale mam nadzieję, że każdy YouTuber teraz to ma. To tak, Palion też jest częścią teraz tych YouTuberów, którzy też mają te M3, czy tam M4. Już się nie dziwię, że Bungie ich chce zmieniać. Jak mówiłem, tak zrobiłem i podbijam cały kraj. Idę, nie do szkoły, ale rozbić bank. To jest tak samo jak amerykańscy artyści mówią, że robią World Tour, a tak naprawdę World Tour wygląda na zasadzie, że w Niemczech są, w Wielkiej Brytanii nie, na przykład we Francji i na tym ten World Tour się kończy. No to tak samo Palion podbija cały świat i podbija całą Polskę. Tylko roczniki 2012+. Cel pal, niech leci to w kosmos. Mam hojs i przelot jak offroad. Pani pyta, czy zrobiłeś na dzisiaj zadanie. Proszę pani, Palion wydał dziś kawałek. A to nawet zabawne, że embrace'uje to, że młodsi widzowie go oglądają. Pod tym względem nawet zabawne, że mają używać wymówki, że Palion wypuścił nowy kawałek jako wymówka, dlaczego nie zrobili zadania domowego. Poszło, ale dwa, nic się nie zmieniło, duży portfel mam. Dobra, już twojego flexowania, że masz duży portfel, rozumiemy. Chciałbym przeskipować ten refren, chyba że będzie coś ciekawego. Jakby spoko, no nie mam do czego się przyczepić, na przykład do pół nagich kobiet, jak w poprzednim teledysku, który oglądaliśmy, lub na przykład do tego, no jedyne, do czego mogę się przyczepić, do tego flexowania się do dzieci, ile to się ma pieniędzy, to takie cringe'owe, bratku. A tak to piosenka, no nie wiem, no palią piosenka.jpg, trochę mam takie wrażenie, nie? Ziomek jest po prostu mistrzem wyciskania gąbki, jeżeli chodzi o właśnie jakiekolwiek takie wyświetlenia, jeżeli chodzi o muzykę. No on zrobił zielone 1, zrobił zielone 2 i zrobił zielone 3, dlatego że
zielone 1 i zielone 2 miało wyświetlenia. Więc wiadome jest to, że ale 2 nie będzie miało tyle wyświetleń, co ale 1, ale prawdopodobnie będzie miało więcej wyświetleń niż jakiekolwiek inne piosenki jakby wydał, więc już po prostu, no, wyciska tą gąbkę, no. Czy jest to zła piosenka? Tak. Czy jest to okej piosenka jak napaliona? Tak. Słyszałem o wiele gorsze piosenki ostatnio, nawet powiedział, że o wiele bardziej gorsze, w sensie Teens to tragedię wypuścił w porównaniu do tego, ale nadal jest to zła piosenka. Bo to, że sąsiad w postaci Teens ma gorzej, jeżeli chodzi o muzykę, to nie oznacza, że ty nie masz źle. Ty za to będziesz miał niedobrze, jeżeli nie zostawisz lajka i suba, oczywiście to jest żart, wcale nie będziecie mieli źle. Albo będziecie, może lepiej zostawcie lajka i suba. Nie ma sensu się przekonywać. Ja się z wami żegnam, oglądajcie do końca, widzimy się jutro i na razie.